Damiana Herniak, niebezpieczna kobieta, która dopuściła się niewybaczalnych rzeczy, jest pilnie poszukiwana przez funkcjonariuszy organów ścigania. Policja zdecydowała się na wydanie listu gończego. Wszystkie osoby, które znają miejsce obecnego pobytu kryminalistki, proszone są o niezwłoczny kontakt z najbliższym komisariatem lub operatorem numeru alarmowego. Damiana Herniak z Bydgoszczy od lutego jest poszukiwana przez policję w związku z dokonaniem niewybaczalnych czynów. Dwadzieścia-osiemlatka ma na swoim koncie kradzieże i morderstwo. Kryminalistka została zakwalifikowana przez policję do osób szczególnie niebezpiecznych. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu jej. Damiana Herniak jest osobą poszukiwaną listem gończym mimo ciągłych, intensywnych poszukiwań. Wciąż nie wiadomo, gdzie ukrywa się uciekinierka. Damiana Herniak od lutego stara się uniknąć odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. Przed popełnieniem zbrodni kobieta mieszkała w Bydgoszczy, przy ulicy Gdańskiej 76/5. Jej rodzicami są Janusz i Mariola, z domu Kozłowska. Damiana Herniak urodziła się 4 grudnia 1992 roku i jest obywatelką Polski. Ciążą nad nią dwa zarzuty, artykuł 278 paragraf 1 zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej oraz art. 148 paragraf 1 zabójstwo, typ podstawowy. To czyny zagrożone wysoką karą pozbawienia wolności. Dwa. Trzy. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat poszukiwanej kryminalistki, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami bydgoskiej policji. Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe. BGKWP Bydgoszczy Wydział Kryminalny, 85090 Bydgoszcz, UL. Powstańców Wielkopolskich 7 telefon 0-52-588-1192 e-mail, dyzurny kwp@bg.policja. gov.pl źródło, nasze miasto.